Szanowni kochani przyszli widzowie, serdecznie witam Was na kanale YouTube u Margi Eski. Postanowiłam założyć własny kanał YouTube, bowiem średnia wieku w internecie, YouTube, Facebook, Instagram i te wszystkie inne cuda, niewidy świata, przeważają ludzie młodzi. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w których od 30 lat mieszkam, ludzie boją się techniki, boją się komputerów, boją się smartfonów. Dlatego chciałam pokazać, że są tacy, którzy się nie boją, którzy pasjonują się właśnie tym digitalnymi cudami świata, potrafią obsługiwać genialnie telefon, potrafią cyfrowym aparatem robić bardzo dobre zdjęcia, mówię o sobie, nie przechwalając się, ale o tym będzie kiedyś. Spróbowałam tutaj światło, jakie będzie mi odpowiadało, żeby nie widać było moich zmarszczek. O kosmetykach też będzie, dla kobiet 60+, a nie panienki 20-letnie, malujące się, pokazujące nas na swojej pięknej młodej cerze, jak powinny się malować panie z cerą dorosłą, czy jak to tam się nazywa. W każdym bądź razie, tak, to będzie taki kanał, będę opowiadać troszeczkę o swoim życiu, historie z pracy, historie, które mi się zdarzyły. Zastanawiałam się nad tytułem tego kanału, no bo każdy jakiś musi być. Mam w swoim życiu takiego karzełka od 10 lat. Takie małe, blond, uważaj, z piskliwym głosikiem, z wielkim cycem, które sobie wzięło za cel w życiu mnie prześladować. I tak sobie myślałam, ponieważ karzełek ma zeza, żeby mi dokuczyć, to nazywa mnie wszędzie ropuchą. Ja te okulary mogę zdjąć, mogę założyć sobie szkła kontaktowe, a karzełek zeza będzie miał zawsze. W takim razie, skoro ropucha, i tak mi się zrymowało, i tak co myślicie na temat pogaduchy u ropuchy? Bardzo piękny tytuł dla starzejącej się ropuchy. W każdym razie, no to było na tyle i odezwę się, jak ten filmik zmontuję, bo jeszcze się w to nie bawiłam. I jakoś tak, nie wiem, oprawię, żeby był interesujący. Na pewno będę się w to bawiła, bo mam na to szczerą ochotę. W takim razie, do zobaczenia na następne pogaduchy u ropuchy.